Słuchajcie, na tym kanale mieliśmy już szereg transmisji live, bo w sumie było ich ponad 300, więc całkiem nieźle. Co tydzień w sobotę jest transmisja na żywo. Dzisiaj zajmujemy się transmisjami na inne media, nie tylko YouTube, ale też na Instagram czy TikTok. To urządzenie, które tutaj widzicie, to jest InStream i to jest pierwszy tablet, który ma rozszerzenia i możliwości wejścia i wyjścia HDMI między innymi, ale też USB-A. Mamy też wejście mikrofonowe, a dzięki temu, że tutaj jest Android, jesteśmy w stanie mieć też aplikacje zainstalowane takie jak Instagram i TikTok. I to, co jest bardzo ciekawe, że dotąd można było transmitować na żywo z TikToka i z Instagrama tylko i wyłącznie poprzez telefon czy też smartfon, a tutaj pojawił się tablet, który ma możliwość już zainstalowania, czy jest zainstalowany Instagram, także TikTok, bo mamy tutaj Androida i możemy bezpośrednio po zalogowaniu się na swoje konto podłączyć sobie HDMI, lustrzankę, bezlusterkowiec, drona, kontroler drona, jakieś rozszerzenie, adapter HDMI i transmitować bezpośrednio na Instagram czy TikTok z kilku kamer. Ja dzisiaj robię transmisję z trzech różnych źródeł i taką konfigurację spróbujemy uzyskać. Ciekawe urządzenie, dużo możliwości daje, ma możliwość też podpięcia internetu poprzez Ethernet, Wi-Fi albo poprzez sieć komórkową. To są te trzy możliwości, trzy źródła. Mamy też możliwość wprowadzenia tutaj swojej muzyki, swoich grafik, odliczania, overlaye, czyli warstwy w takim streamie i to wygląda bardzo bogato, bo jak wiecie, Instagram i TikTok mocno się rozwijają, duże też marki promują się tam i takie urządzenie, jak dzisiaj właśnie analizujemy, czyli InStream, daje nam możliwości profesjonalnego streamu. Nawet choćby prosty kanał sprzedażowy, tak, czyli zakupy. Możesz pokazać na przykład detale drona i możesz pokazać też siebie z drugiej kamery. To są takie możliwości, których do tej pory nie mieliśmy. Zacznijmy zatem, pokażę Wam, jak to wygląda, jeżeli chodzi o konfigurację. Zebrałem trochę sprzętu i nie po to, żeby pochwalić się jego wartością, bo niecały sprzęt jest mój. Parę rzeczy pożyczyłem. W sumie ta wartość może wynosić ponad 30 tysięcy, ale zupełnie nie o to chodzi. Dzisiaj robimy projekt, który nie jest budżetowy, ale jednocześnie jest to test technologii, którą mamy w tej chwili dostępną. A mianowicie dzięki temu urządzeniu, to jest InStream firmy YoloLeaf, możemy podpiąć kilka urządzeń, nie tylko bezlusterkowce czy drony, do transmisji live, ale nie do zwykłej transmisji live, bo takie rzeczy już robiliśmy wcześniej, tylko do transmisji w pionie, która ma się odbywać na TikToku i na Instagramie. W tym materiale podzielę się takimi swoimi uwagami technicznymi, jak to wszystko mi wychodzi, czy jestem w stanie faktycznie dwa drony podpiąć, bo bezlusterkowiec bez problemu żadnego. Można tu oczywiście kamerę internetową też podpiąć, natomiast mam wyjścia HDMI zarówno z tej aparatury, to jest DJI RC Pro, jak i z Apple TV. To są dwa urządzenia, które umożliwią mi i sklonowanie ekranu z aplikacji DJI Fly, z urządzenia mobilnego i bezpośrednio zrzucenie transmisji na InStream. Myślę, że to będzie fajne doświadczenie, także działamy, podpinam teraz kable i będziemy patrzeć, jak to wszystko się ze sobą porozumiewa. Let's go! Patrząc na to, jaki mamy tutaj interfejs z tej strony urządzenia InStream, są dwa wejścia HDMI całe, wejście USB-A, następnie jest gwint do podłączenia do statywu, gniazdo ethernetowe, HDMI out, czyli tutaj możemy wyjść stąd poprzez złącze HDMI i tutaj jest ładowanie przez USB-C akumulatorów tego urządzenia. Dobra, słuchajcie, na razie jedyne co zrobiłem, to wpiąłem trzy urządzenia, dwa razy HDMI i raz HDMI grabber i jest to bezlusterkowiec, kawałek obiektywu widać tutaj, Mavic 3 i Mini 3 Pro, mamy dwie aparatury, DJI RC i też aparaturę DJI RCN1 i to co widać tutaj, to mamy tak, DJI RCN1 jest sklonowany obraz z iPhone'a na Apple TV i wpięte Apple TV tutaj. Następnie mamy sam kontroler DJI RC Pro, zrobimy sobie tylko flip, rotate 90 stopni, teraz jest 90 stopni i mamy ten obraz dokładnie sklonowany stąd i też bezlusterkowiec, który widzicie, tutaj jest moja ręka, to jest dokładnie ten obraz. Słuchajcie, po następnych 5 minutach mniej więcej ogarniam teraz taką rzecz, a mianowicie stream, w środku jest aparat, tak jak widać, ja się teraz schylam do niego, to jest Mavic 3, sobie lekko przycisnę, żeby mi się to nie wygasiło, to jest Sony, tutaj w środku, a to jest Mini 3 Pro.
Można to konfigurować w wielu ciekawych układach, między innymi jeden picture in picture, ale ten układ jest całkiem niezły. Konfigurowałem przez pewien czas i ten obraz, który mam w tej chwili, jest w miarę w porządku, a mianowicie to, co tutaj mamy, to jest jeden dron, a to jest Mini 3, to jest dokładnie ten dron, który tutaj widzicie. Tak, na dole, a tutaj jest mój obraz w bezlusterkowcu, czyli jestem w stanie dość ładnie to pokazać. Na przykład chcę główną transmisję swoją mieć z narracją, a tutaj na dole pokazywać to, co widzi dron. To jest jedna z możliwości. Można dwa drony podpiąć, jeden. Tu jest akurat przykład z jednym dronem plus sonówką. Spróbujemy skonfigurować drugi dron też. One się od czasu do czasu mi tutaj wygaszają, ale jest w porządku, czyli podchodzimy. Dodaj źródło i tutaj będziemy mieli nawet takie trzy możliwości. Dwa podzielone, jeden w środku. Nie? Zobaczmy teraz. Dan, aczkolwiek muszę zrobić tylko flip o 90 stopni. W tej chwili możemy też skalować. Są aktualizacje i Yololive dosyć dużo aktualizacji pokazuje nam, ale powiedzmy, że to byłoby to źródło. Teraz sobie mijamy w ten sposób i mamy już na ekranie jednego drona, drugiego drona. Ten akurat, powiedzmy, że tutaj bym przeszedł do instrukcji łączenia, a tutaj jestem z Sonego, więc da się to zrobić dość ładnie. Można też oczywiście przeskalować sobie to wszystko, co widzimy i wygląda to całkiem nieźle. Oczywiście jak ktoś używa tego często, prowadzi na przykład streamy z imprez albo jest TikTokerem czy Instagramerem zawodowym i sprzedaje w ten sposób, może pokazywać siebie jako główne źródło plus detal na produkt, to jest też fajne, nie? Z drugiego bez lusterkowca. Coś pokazujesz, prezentujesz i możesz ten detal właśnie pokazać. Ja tutaj mam akurat same tematy dronowe, ale że dzisiaj jest śnieżyca, to postanowiłem przynajmniej skonfigurować całość i patrzymy, jak to wygląda. Jestem zadowolony bardzo z tego. Oczywiście nie jest to jeszcze idealna sprawa, bo życzyłbym sobie tutaj do pomocy dwie osoby, byśmy zrobili stream na żywo. A z całości, a sam muszę ogarnąć tych urządzeń tutaj około 8. Ale mam nadzieję, że to przynajmniej będzie pomocne dla Was, dlatego że pokazuje, jakie możliwości mamy obecnie i że te możliwości faktycznie istnieją. Do tego obrazu trzeba się trochę przyzwyczaić, bo nie tylko o to chodzi, że jest w pionie. W pionie jest wszystko w porządku, natomiast trzeba się przyzwyczaić do paru rzeczy, a mianowicie tutaj mamy tak zwane overlaye, bo zarówno InStream, jak i sama aplikacja daje nam możliwości tworzenia sporej ilości warstw, natomiast my jesteśmy w stanie tak skonfigurować, żeby nam to odpowiadało dokładnie, bo można poszczególne źródła, można też podpiąć swoją muzykę, można też na karcie pamięci tutaj umieścić swoje animacje czy grafiki, które pokazujemy. Jest też odliczanie, a więc tych możliwości jest naprawdę dość sporo i dzięki temu jesteśmy w stanie zrobić naprawdę profesjonalną transmisję. Trzeba się do tego trochę wkręcić. Ja myślę, że tak dwa dni dla osób ogarniętych, które robią streamy na TikToku czy Instagramie, około dwóch dni, ale dzięki temu, bo w studio dosyć dużo jest pracy, jeżeli chodzi o konfigurację, ustawienia, te kable, przepinanie, który kabel, czy grabber, czy HDMI, czy małe HDMI, czy duże, czy mikro, a więc pod tym względem może być trochę zabawy, ale to nie znaczy, że nie warto, dlatego że jak sobie raz dobrze skonfigurujesz, to masz mega rzecz, bo do tej pory zwykle te live'y były bardzo takie monotonne, jeżeli chodzi o TikTok i Instagram, a tutaj otwierają nam się możliwości, które są całkiem niezłe. To, co jest fajne, że tutaj nie potrzebujemy specjalnie dodatkowego źródła energii elektrycznej, a tutaj zasilanie jest z baterii. To samo, jeżeli chodzi o drony, bezlusterkowiec również. Więc nawet jeżeli masz taką sytuację, że są przerwy w dostawach prądu, jesteśmy tutaj zupełnie niezależni, możemy transmitować też w polu, jeżeli mamy tylko dostęp do sieci komórkowej, czy Wi-Fi, czy do Ethernetu, bo tutaj trzy możliwości są. To jest to, co wykorzystuje to urządzenie. Słuchajcie, uważam, że to jest bardzo fajna przyszłość, jeżeli chodzi o możliwości wykonywania live streamów, transmisji na żywo i szczególnie w pionie. A pierwsze takie urządzenie, bardzo dziękuję firmie Yololive za podesłanie tego. To nie jest recenzja sponsorowana, bo nie dostałem za to pieniędzy, ale urządzenie mam do dyspozycji, jeżeli chodzi o testy i to jest super rzecz. Jestem zadowolony, dosyć łatwo, trzeba mniej więcej poświęcić jeden dzień cały na to, żeby nauczyć się konfiguracji, ale później to idzie. Też widzę, że aktualizacje
wchodzą dość często, bo miałem mniej więcej do czynienia z tym urządzeniem 2-3 tygodnie temu, a teraz ponowiłem tą próbę, żeby nagrać ten drugi tutorial i faktycznie mamy kolejną aktualizację, więc widać, że ten produkt jest mocno wspierany. Oczywiście cena ciągle jest wysoka, dlatego że on nie ma konkurencji, ale jeżeli mamy tematy, to ta cena nie jest taka kluczowa. Kluczowe natomiast są możliwości tego urządzenia i żadne inne w tej chwili nie posiada. I to, co jest bardzo ważne, to prowadząc transmisję w ten sposób, nie grozi ci zamknięcie nawet konta na Instagramie, bo jeżeli stosujemy inne metody rozszerzenia możliwości, to takie ryzyko powstaje. Natomiast tutaj możemy ze spokojnym sumieniem sobie transmitować. Nic się nie dzieje, jest Android, jest aplikacja, wystarczy się zalogować, podpiąć HDMI, skonfigurować całość łącznie z audio, bo mamy możliwości podpięcia też interfejsów i możesz mieć nawet mikrofon przenośny, czy wireless go nawet zastosować, czy dowolny inny mikrofon, bo takie wejścia tutaj są i dzięki temu wszystko jest na bardzo profesjonalnym poziomie. Dzięki za uwagę, dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tym urządzeniu. Szczególnie mi się podoba możliwość transmisji nawet z 3 dronów w tej chwili, plus do tego komentarz, bo takiej jazdy jeszcze nie było. Transmitowałem już z 1 czy z 2 dronów, ale nigdy nie z 3, a to jest pierwsze takie urządzenie, które daje nam tą możliwość. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was i do zobaczenia w kolejnych epizodach już wkrótce. Cześć!